Dzień dobry. Na dzisiaj mamy Słowo Boże, które jest wyjęte z Psalmu 116, 7 wiersz. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. I z drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, 3 rozdział, 16 wiersz. Sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Moi drodzy, w sumie stosunkowo dawno temu, jakieś 20 kilka lat temu, kiedy jeszcze byłem studentem teologii, jeszcze nie byłem księdzem, miałem okazję przebywać w Niemczech na takim wyjeździe studyjnym i między innymi w ramach tego wyjazdu odbyło się tam spotkanie z duszpasterzem do sytuacji związanych z katastrofami. Taka troszeczkę dziwna nazwa, ale generalnie chodziło o to, że ten duszpasterz jeździł na miejsca różnych nieszczęśliwych zdarzeń, tragedii, wypadków i tą opieką duszpasterską obejmował poszkodowane osoby i ich rodziny. I kiedy opowiadał o tym wszystkim, co robi, czym się zajmuje, to też podzielił się jedną taką bardzo cenną uwagą, którą zapamiętałem do dnia dzisiejszego. Mianowicie zawsze pytał swoich rozmówców dotkniętych cierpieniem, dotkniętych nieszczęściem, przeżywających wielki niepokój, czy już kiedyś znaleźli się w podobnej sytuacji. Czy mogą się odwołać do jakiegoś takiego doświadczenia w swoim życiu, które było podobnie tragiczne, podobnie bolesne, związane właśnie z odczuwaniem niepokoju. I to była taka baza do tego, żeby nawiązywać rozmowę i do tego, żeby na ten moment to duszpasterskie towarzyszenie mogło się odbyć i mogło mieć miejsce. I sam stwierdzam, gdzieś tam w oparciu o swoje doświadczenia, że kiedy doświadczam niepokoju, doświadczam jakichś trudniejszych sytuacji, bardziej bolesnych, bardziej przykrych, to przypominam sobie inne, wcześniejsze zdarzenia z mojego życia i to, w jaki sposób sobie z nimi poradziłem, w jaki sposób się uporałem. I dochodzę niezmiennie do wniosku, że wszystkie te wcześniejsze doświadczenia z gatunku trudnych były po coś. Były po to, żeby mnie ukształtować, po to, żeby w jakiś sposób wzmocnić moją odporność, po to, bym umiejętniej poradził sobie z nowym doświadczeniem napawającym niepokojem, które przychodzi. To może być taka teoria, natomiast popatrzmy na to, co się dzieje wokół. No niejednokrotnie słyszymy chociażby w ramach codziennika o wojnie, która dzieje się za naszą granicą, o kryzysie, o inflacji, o drożyźnie i tak dalej, i tak dalej. No i chociażby te doniesienia z przedwczorajszego dnia o tym, że rakieta, nie do końca jeszcze wiadomo, czy rosyjska, czy ukraińska, spadła na teren Polski, na Lubelszczyznę, zabijając dwie postronne, zupełnie niewinne osoby. To, że ta wojna już nas dotyka w sposób bezpośredni, to oczywiście też napawa niepokojem, lękiem, strachem. I tu także możemy zastanowić się, czy byliśmy kiedyś w innej sytuacji, która tak mocno nas przeraziła, czy jak się wtedy z tym uporaliśmy, jak sobie poradziliśmy, jakie wnioski możemy wyciągnąć na przyszłość. Myślę, że w tym wszystkim, co jest takim trudnym, bolesnym doświadczeniem z przeszłości, w tym wszystkim, co jest doświadczeniem lęku i niepokoju w teraźniejszości i tym, co z pewnością będzie także nam towarzyszyło w przyszłości, to te słowa wróć, duszo moja, do spokoju swego są takie kojące i to życzenie Pawła na koniec właściwie jego części rozważań w liście do Tesaloniczan, gdzie błogosławi mówiąc, sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan Bóg jest Bogiem nie niepokoju, nie trwogi, nie strachu, ale Bogiem pokoju, Bogiem ciszy, Bogiem poczucia bezpieczeństwa, nie Bogiem zgiełku i nie Bogiem hałasu. To jest chociażby ten Eliasz, do którego Pan Bóg przychodzi w ciszy na górze Choreb. Wcześniej doł wiatr, była burza, ziemia się trząsła, ale w tym wszystkim nie było Boga. Bóg przyszedł w ciszy, bo Bóg jest pokojem. I życzę w doświadczaniu niepokoju i w odwołaniu się do tego doświadczenia z przeszłości, tego byśmy w Bożym Słowie, w Bożym Towarzyszeniu znaleźli ukojenie, znaleźli ciszę, znaleźli pokój.
Niech nam Pan Bóg w tym, nie tylko dzisiaj, ale i na każdy dzień, w pokoju błogosławi. Zostańcie z Bogiem, dobrego dnia.